Witam Was 2 stycznia 2022 roku. Skoro jestem z Grudziądza, jestem więc nad Trynką. Dziś zrobimy ten kawałeczek ogrodu botanicznego i zobaczymy, co tam zalega w tej naszej Trynce. Pogoda jest bardzo fajna, jest 7-8 stopni na plusie, a więc co, do dzieła. No i ja już w swoim żywiole, stoję sobie po kolana w Trynce. Złomeusz już sobie tam niucha. Jako ciekawostkę Wam powiem, że ten ogród botaniczny został powołany do życia uchwałą z 12 lipca 1933 roku, a powstał 2 lata później, w 1935 roku. I pierwotnie nosił nazwę Ogród Botaniczny imienia króla Jana III Sobieskiego. Dziś jest to taki, wiecie, ogród botaniczno-dendrologiczny. Jak na razie same drobiazgi. Ale tu poczułem jakiś opór, słuchajcie. Coś leży w dnie. Nie no, po szpadań na pewno nie będę biegał. Ale coś tu leży. Na razie śmieci. Jest groszówka jakaś. Ale coś tam w dnie leży. Zaraz to będziemy wyciągać. No i dobra, szpadel nie był potrzebny. Zobaczcie. Stare, jak świat, grabie. Takie chyba do trawy. Pierwszy kąsek dzisiaj. Wiele osób się odezwało, słuchajcie, w poprzednim odcinku, że takie niebezpieczne to skuwanie lodu i stanie na nim. Ale wiecie, ja wiedziałem, że tam jest do pasa, więc wiedziałem, że raczej się nie utopię. Poza tym byłem w woderach. No tak czy siak wychodzi kawał takiej liny stalowej, splecionej. Zwłoki stalowej puszki. O, niektórzy się mnie pytają, czy mój magnes przyciąga aluminium. Otóż nie, nie przyciąga, drogi panie. Są puszki stalowe, oprócz aluminiowych. Trzymajcie kciuki, żeby ta zima tutaj nie skoła nam lodem znów, bo nie pooglądamy za dużo magnesu. Sami widzieliście, jak to wygląda. A tymczasem walczę, słuchajcie, opa, z takim rzecznym potworem. O, zresztą. Fuck. Widzieliście to? Jakiś kawał płotu czy innego billboardu. Taki kawał. Tam w wodzie został jeszcze jeden kawałek tego, bo to się odłamało. Idę spróbować to odzyskać. Patrzcie, tak wygląda garnek w stanie rozkładu. Została blacha z rączką. No i mam tą drugą część, po którą przeszedłem. Opa. Widzicie? To jest tak cholernie wrośnięte w dno, że trudno to wyrwać. Dobra, mam to. Plus jakiś pręcior tutaj wystaje. Okej. I tam w dnie leżą jeszcze o wiele większe i cięższe rzeczy, ale ja dzisiaj tego nie dam rady. Zostawię sobie to na wiosnę. Poważnie. No i jakieś 10 minut roboty i zobaczcie, co się stało. Skompresowałem sobie to ogrodzenie, a więc zmieści się ładnie do golfa. Trochę się naszarpałem, nie powiem. Dobra, podziałałem 40 minut, zapakowałem urobek, zobaczcie, puste wiadro, lecimy dalej. A tam się piesek strasznie zdenerwował, jak mnie zobaczył. Przestraszył się i bardzo szczeka, zobaczcie. Jak się zdenerwował psiunek. Dobry piesek. Ej, łobuzie, chcesz być sławny? Już to, co zaniosłem, to widziałeś, wszystko wyciągnąłem z wody, nie? Lecę dalej. No, nie denerwuj się, mały. Kajtek, nie denerwuj się. Kajtuś. No tak. Nie będę podchodził, bo się zdenerwuję. Lecę. No, piechurek się nawkurzał. Bo wiecie, się przestraszył tego, jak idę z tym złomem. Poczuł się bardzo niepewnie. Dobrze. A my lecimy dalej łowić. Spójrzcie na tamten brzeg. Ile flamingówek leży. Idzie, wypił i sruł za płot. A jakże. I widzieli akcję, słuchajcie, koleś podjechał rowerem, patrzy, jest komórka na tym, nie widział mnie i już z buta leci. No żałuję, że prędzej tego nie nagrałem, aż musiałem do niego krzyknąć, hej, hej, hej. Hej, hej, hej. A tymczasem nasz ulubiony asortyment, filtr oleju, który wcale nie jest groźny przecież, bo nie jest z plastiku, prawda, panowie mędrcy? Ale rowerzysta był niezły.
Ale jak tu leciał, normalnie galopem. Myślał, że wiecie, ktoś zostawił. No nie dziwię się. Telefon na statywie. Spostrzegawczy gość. I tym razem taki łańcuszek splątany od spłuczki starego kibelka, jak sądzę. Kupa kapsli i klamerka do prania. Patrzcie, co teraz wyciąga. Takie rury. Jakieś łączenia, kolanka. Coś od samochodu, bo tu widzę kawałki gum jeszcze. No i tym razem kawał takiego prętasa wyciągnąłem sobie. No i tak to z tą trynką jest, słuchajcie. Tu bym musiał już zawsze ze szpadelkiem chodzić. A nie uśmiecha mi się biegać co chwilę do samochodu po szpadel. Znów coś jest mocno w dno wrośnięte. Próbowałem to wyciągnąć, ale nie dałem rady. Znów zamoczyłem sobie bluzę. Ale trzeba się hartować. Dobra, zwozimy w kolejnym miejscu. Niełatwo tu się schodzi, bo słuchajcie, to jest taki nachylony ten brzeg. Można łatwo wywinąć orła. Coś mi tu kliknęło. Patrzcie. Kawał płaskownika. Tu jakieś półkolonie, słuchajcie, są. Koleś wlazł do fontanny z wodą. Zaraz się wykopytnie. Taka sytuacja. Zobaczył lód i już skoczył na niego. A ja zobaczyłem, że coś nam się tutaj przytargało. Zobaczcie, kawał betonu z prętami. A tu co się dzieje? Zobaczcie, takie placuszki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć monet co najmniej. Masakra. Ale sobie przyłapałem kotleta, patrzcie. Puh. Taka sztanga. Wielkie rursko. 2,5 do 3 metrów. Parę kilo będzie. Tylko jak ja to skompresuję? Tak, tak, powiecie, że kup se panie szlifierkę kątową, akumulatorową. I macie rację. Znów coś unosimy z dna. Opa, tym razem taki płaskownik. Około kilograma wagi. Tu nade mną stoi wierzba płacząca. Ciekaw jestem, nad czym ona tak płacze. Pewnie nad tym, że ludzie wrzucają do wody wszystko, co w domu mają, a czego już nie potrzebują. No i dobra, na koniec wyciągnąłem jeszcze 3 monetki. Na szczęście. A tymczasem pójdę, spróbuję skompresować to wielkie bydle i spójrzmy, czy mi się to uda. No i dobra, zobaczcie, element konstrukcyjny tej rury wykorzystam. Włożę tę oto rurę tutaj i zobaczę, czy to się uda. Ożeś ty. Opa. Oż ty. Nie. Nie. Szkoda kręgosłupa. Będę się zesram. Nie dam rady, słuchajcie. Za zdrowa jest ta rura. Kręgosłup mam tylko jeden. Tu by się przydała faktycznie ta szlifierka kątowa. Pstryk, pstryk. Na trzy części. No nic. Muszę te 15 do 20 zł tu zostawić. Tak to wygląda. Trudno, tym przykrym akcentem kończę, a Was zapraszam na kolejne odcinki. Cześć!